tylko wyrozumiałość, ale i zrozumienie, ponieważ ja tu z własnej inicjatywy dowiedziałem się, i takie imprezy nie mogą się odbyć, gdyby nie przychylność i pozytywny odruch ludzi, którzy są urzędnikami. Pojawił się jeden telefon tutaj do urzędu w Katowicach, do prezydenta, i pytanie padło tylko kiedy. I okazuje się, że dwie mocne instytucje związane z Katowicami, bez żadnego szybrania, bez kombinowania, i to są słowa tutaj ze strony ludzi z fundacji, ze Świetnikowa, ta hala jest za darmo od miasta. Także brawo dla miasta Katowice. Brawo dla prezydenta. Marcin Krupa, pan prezydent, przyłożył do tego rękę. Nie ma tutaj żadnych politycznych aspektów, ja tylko przedstawiam fakty, żeby nie było, że rok wyborów, tylko szacun dla gościa. Telefon mówi, oczywiście nie ma problemu, znam sprawę, znam miejsce, bo hospicjum, choć w Tychach, to mówiąc brutalnie, przyjmuje dzieciaki jak tylko może z całego województwa, z całej aglomeracji. Więc właściwie każde miasto jak może, z COVID-em i Katowicami nie było żadnego problemu. Pan prezydent nie mógł przybyć, bo były takie próby. Wiecie, no duże miasto, dużo innych obowiązków. Ale również jest inna instytucja, która mocno się przyczyniła, miasto ogrodów. Gdzieś tu kręci się Wojtek, zarobiony, nie chciał wchodzić. Powiem szczerze, że trochę się uparłem z ekipą. Tak wygląda Wojtek, Wojtek Birek. Chodź tu, no nie wstydź się. Nie bez powodu słuchawka w uchu, całe zaplecze ogarnia. Miasto ogrodów, Wojtek Birek. Kolejna instytucja z Katowic. Pytali kiedy. Robił dzień wolny, żeby nie było. Nie traktuję jak nadgodziny, ekipa od niego. Duża pomoc, szacun i ukłony. Brawa od was. I nie jest to wazelina, tylko stwierdzenie faktów. Jeżeli tak pracują instytucje w takim mieście jak w Katowicach, pomagają takim instytucjom, takim fundacjom, to znaczy, że robią tam ludzie z dobrym sercem. Piąteczka, szacun, żeby nie było. Jeszcze raz brawa do ekipy. O, czekajcie, jest jeszcze prezent. To już mówi szefowa, o co chodzi? A w ramach podziękowania od naszej fundacji na specjalne podziękowanie, nasz puchaty Świetlik. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Wojtku, na pana ręce. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi Krupie i instytucji Miasto Ogrodów za to, że dzisiaj możemy tu być. Za to, że mógł się ten koncert odbyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym chciał tylko powiedzieć, że Miasto Ogrodów i pan prezydent Krupa bardzo chętnie się angażują w tego typu sytuacje, i gdy tylko jest okazja komuś pomóc, to do Katowic zawsze można i warto uderzać, więc zapraszamy do Katowic i dziękujemy, że przyszliście. Proszę Państwa, na takie podziękowania się należą jako szacunek z Waszej strony, bo czasami to pisma, prośby, tu nie było nic, tu była informacja. Proszę bardzo, co potrzebujecie, to możemy dać. I dali właściwie wszystko, co mogli, za darmo. Gdyby to wszystko obliczyć, to jest naprawdę grubo ponad, chyba ponad 100 tysięcy, jak tak tutaj usiedliśmy, próbowaliśmy policzyć, ze strony Katowic i instytucji związanych z miastem. Miasto Ogrodu, Katowice, prezydent miasta, pan Krupa. Szacun, bo wiem, jak to jest, bo prowadzę w wielu miastach imprezy i proszę mi wierzyć, to nie jest takie oczywiste. Bo gdy powiedziano nie, nikt by nie miał nic za złe, takie są przepisy. Tu nie pytano, że coś tam. Nie, szybka piłka, z tego co obserwowałem od kilku tygodni, jak się przygotowywaliśmy do koncertu, ja trochę zaocznie, jak zadawałem pytania, to były odpowiedzi z miastem, spoko. Szacun, kto jest z Katowic, dla was szczególny, bo jesteście z tego miasta. Kto przyjechał na występy gościnne, też brawa dla Katowic.